Hej moi kochani, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Discorda. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się szablonami serwerów. A więc generalnie szablony serwerów ułatwiają nam kopiowanie całego serwera, który ktoś stworzył i po prostu stworzenie identycznej kopii. Bez oczywiście zawartości kanałów tekstowych. I jak to więc wygląda? Załóżmy sobie, że mamy sobie serwer. Mamy taki serwer M jak Modłość. Albo M jak Magic. I klikamy na niego prawym i dajemy ustawienia serwera. Żeby go generalnie stworzyć taką opcję jak właśnie szablon serwera, musimy być jego administratorem. I tutaj mamy ogólnie rzeczy, które zostaną skopiowane, czyli kanały i tematy kanałów, role i uprawnienia, domyślne ustawienia serwera. Rzeczy, które nie zostaną skopiowane, to są wiadomości oraz zawartość, jak mówiłem, użytkownicy oraz boty, ikony twojego serwera, ulepszenia oraz pozostałe urozmaicenia. Jest to tyle spoko, że będziemy mogli sobie te ikonki dodać. Właśnie jakieś inne niż ktoś ma i nie będziemy musieli ich usuwać. Pewnie osoby też by chciały mieć czyjeś emotki, ale mogą po prostu łamać tym samym regulamin jakichś serwerów i też można, ktoś ma jakieś ikony, które są na czyjeś uprawnieniach i tak dalej, więc to nie zostanie skopiowane. Oczywiście użytkownicy i boty to jest rzecz logiczna i zawartość oraz wiadomości też jest logiczną rzeczą. Więc ogólnie taki serwer możemy sobie stworzyć. Jeżeli mamy już właśnie serwer, wejdziemy w jego ustawienia, w szablony serwerów, to możemy nazwać serwer, czyli dla kogo jest ten serwer. Na przykład tutaj damy poradnik Magic. Poradnik Magic. I co użytkownicy mogą robić na tym serwerze? Generalnie nic. Generalnie rozmawiać, napiszemy rozmawiać o miłości. Na przykład, co nie, ponieważ mam tam kanał o właśnie o zakochanych i tak dalej, więc można generalnie o miłości rozmawiać. I tutaj mam właśnie link do szablonu, sobie dam go skopiuj i teraz generalnie możemy albo usunąć szablon, albo zobaczyć jego podgląd. Generalnie tak wygląda ten serwer. Jeżeli sobie przejdziemy właśnie na ten link do tworzenia serwera i widzimy, bądź pierwszą osobą, która skorzystała z tego szablonu utworzonego przez Merlin Play Games. To mamy właśnie opis, mamy nazwę serwera i od razu możemy sobie tutaj, że tak powiem, ikonkę serwera przesłać. Tutaj mamy rangi, które zostaną dodane i jak między będą wyglądać kanały. Możemy generalnie sobie stwórz. Jak sobie zamkniemy, to zobaczymy, że mamy właśnie ten serwer użytkownika Merlin Play Games. I generalnie on wygląda identyko jak serwer właśnie M jak Magic. 1:1. Jak taki serwer możemy stworzyć? Możemy kliknąć stwórz serwer i tutaj możemy też tworzyć serwer, jednakże tutaj nie mamy w ogóle opcji, żebyśmy mogli wkleić ten link, który tutaj mieliśmy. Widzimy, to jest ten link i generalnie nam tutaj stworzy, jak naciśniemy, stworzy nam, widzimy, pusty serwer i to nie jest dokładnie to, co chcemy, prawda? Więc ogólnie co możemy zrobić, żeby taki serwer usuniemy, tylko nie wiem, czy nie muszę czasami podać właśnie tokena. Muszę podać token, czego mi się nie chce robić. Ale generalnie, jeżeli mamy ten link, który sobie właśnie utworzyliśmy z szablonu i chcemy stworzyć, jeżeli już jesteśmy na kompie i chcielibyśmy stworzyć taki sam szablon, to nie jest to problematyczne, ponieważ nasz szablon tutaj już widzimy istnieje. I możemy po prostu przejść w ustawienia, dać szablon serwera i dać podgląd i stwórz serwer, tylko zmienić jego nazwę. Natomiast jeżeli nie mamy takiej możliwości, czyli chcemy z czyjegoś szablonu skorzystać, tak? Na przykład ja link do tego szablonu dam w opisie, to możemy zrobić to w taki sposób, że otworzymy sobie naszą przeglądarkę i w naszej przeglądarce, już sobie tutaj to przygotowałem, w naszej przeglądarce w pasku wyszukiwania wkleimy ten link i wtedy nas, że tak powiem, przekieruje do tutaj przeglądarki. Jeżeli jesteśmy na telefonie, to musimy to zrobić właśnie w Chrome na telefonie bądź na Safari. I wtedy na komputerze widzimy, jak mamy zainstalowaną bądź na telefonie aplikację Discord, to wtedy nam się właśnie otworzy i będziemy mogli skorzystać z tego szablonu. Generalnie szablony możemy robić, jakie chcemy, dokładnie jakie chcemy serwery i, że tak powiem, udostępniać je. Więc ja generalnie wezmę i stworzę kilka właśnie fajnych szablonów i w kolejnym odcinku je przedstawię. Więc takie szablony są, że tak powiem, metodą, jak tworzyć serwer Discord w, załóżmy, 15 sekund, nawet można nawet szybciej, bo to jest klik i klik, więc mam nadzieję, że będziecie z nich korzystać dla osób nowych. Jeszcze o tym będę mówił w sumie w odcinku kolejnym i kolejnym, w którym będę przedstawiał jeszcze Discorda raz, ponieważ dużo rzeczy nowych doszło.
Więc ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Zostawcie kciuka w górę, ja jestem Merlin. Zostawcie koniecznie subskrypcję z dzwoneczkiem i zapraszam was na kanał z grami oraz na kanał z vlogami. Zachęcam was do darmowego konta Magic Team, link w opisie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!